Cześć, witać w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji Nogotika 2 Noc Kruka pod tytułem Straż Miejska. Właśnie dobiegamy do farmy Onara i musimy wykonać pewien quest oczywiście tutaj. Zobaczymy w ogóle, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało, czy będziemy mogli jakby bardziej to wszystko rozwinąć, czy po prostu tylko przyjdziemy po tą rudę, którą musimy kupić od Beneta. Więc może być ciekawie, bo my jako strażnik jednak tutaj przychodzimy, ale najemnicy za bardzo nie przypadają za samą strażą, więc no może być ciekawe, zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie nas chciał jakby zaczepić, czy coś będą chcieli tam od nas. Więc sprawdzimy sobie to. Zapiszmy. Zobaczymy, czy sentenza nas w ogóle zaczepi. Nie, nic, okej. Czyli jak na razie na luzie w sumie. Nikt nic nas tutaj nie zaczepia, nikt nie ma problemu. To niby od Beneta, ale chyba w sumie prosto do Lee musimy iść tak naprawdę, bo ten list mamy mu zanieść od André. No zaraz zobaczymy. Dajmy mu po prostu ten list. Te 500 sztuk złota, które dostaliśmy za te bryłki i zobaczymy. Dobra. Lee, mam list od Lorda André. List? Dawaj. No, przywódcy najemników. A, dobrze. Powiedz swojemu dowódcy, że odpowiedź dostanie później. Co? I to tyle w sumie? No nic. W ogóle czekajcie, no bo mają tutaj tego kowala, który no... Beneta, który wiadomo, kuje tam z magicznej rudy. Potrafi kuć i tak dalej. O, no jest ta opcja. Potrzebuję 5 bryłek rudy. Nie rozśmieszaj mnie, jesteś ze straży. Tu nie możesz czegoś żądać jak w mieście. Zapłacę, tak? Dobrze, 1500 sztuk złota. Ile? 1500 sztuk złota. No, i teraz... Okej, przepraszam, już miałem powiedzieć, że skąd wezmę hajs, bo nie można handlować. Ale jednak mamy ten hajs, no bo w sumie za te zlecenia od Izgarota dużo dostawaliśmy, także spoko. No i od André też na początku. Dobra, czyli bezproblemowo. Potrzebuję 5 bryłek, to sobie przeklikajmy. Dobra, masz tu złoto. Wiedziałem, że się dogadamy. 300 expa jeszcze. Możemy w sumie kolejne wziąć jeszcze bryłki. W sumie nawet nie było jakby opcji wzięcia 4, powiedzmy, co nie? Bo jedną już jakby znaleźliśmy, a potrzebujemy 15, także jedna nam zostanie. Dobra, mniejsza. No i co? Wolf. Wystarczy teraz do André w sumie wrócić. Myślałem, że jednak coś tutaj się więcej rozwinie. Niby można tutaj pochodzić. Mówię, co tak kurde tam na górze takie wysokie coś tam stoi, ale to przecież ten wiatrak, nie? Tak. Dobra. No niby można sprawdzić, co nie? Kogoś tam, po prostu ludzi, którzy jakieś tam imię mają. Hej ty, nikt nie chce wiedzieć, nie doszło do mnie. Posprawdzajmy, może będzie opcja jakiejś interakcji z kimś więcej po prostu. Bo jest to bardzo ubogie, można powiedzieć w sumie, chociaż no... O czym byśmy tu mieli w sumie rozmawiać, co nie? Jesteśmy jako straż miejska i pracujemy dla André. Działamy w mieście. Przecież oni by mi nie mogli dawać w sumie jakichś tam zadań, nie? Jakby to wyglądało, to by już wychodziło w sumie na to, że odbiegamy wtedy od modyfikacji, nie? Od głównego tematu modyfikacji, czyli strażnika miejskiego. No nic, no raczej tutaj nie można jakby z nikim więcej rozmawiać, czyli wychodzi na to, że możemy sobie po prostu wrócić. Ktoś tam patrzył, pisał, żeby po prostu sprawdzić też, czy handel się nie odpali, jak zdejmę zbrojkę. Już tam testowałem w sumie, na przykład w tawernie, w Martwej Harpii, no i nic się jakby takiego nie odpala. Mi się wydaje, że naprawdę jest to już tak odgórnie napisane, że no do handlu nie mamy dostępu i tyle. Także no... Nic nie zrobimy i zdjęcie pancerza samego nic jednak nie da. I teraz właśnie w tle zobaczyłem wieżę Xardasa i mi się przypomniała chyba druga część tego komentarza, bo albo to ta sama pisała osoba,
Chyba tak, żeby sprawdzić właśnie też, czy Xardas jest w wieży swojej i w sumie sprawdzimy. Bo jest to też jednak ciekawe, wydaje mi się, że mógłby być. No i też pewnie i tak nie będzie nic z nim jakby. Ale samo sprawdzenie jest bardzo w sumie ciekawe, więc sprawdzimy sobie też. Nie wiadomo już, komu można ufać. No tu ogólnie dość tą ścieżkę mamy niby wyczyszczoną, co nie wiem, czy bić te potwory tak więcej, chociaż nie wiem, czy to ma sens za duży. Żeby tak czyścić tą mapę, chyba nie. No nic, zobaczymy. Idziemy teraz tą rudę oddać. Od Izgarota ciekawe, jak to będzie też dalej wyglądało, czy więcej zleceń dostaniemy, bo mieliśmy jakby takie trzy na samym starcie, można powiedzieć. Wykonaliśmy te trzy zlecenia. I to znaczy, wykonaliśmy trzy te zlecenia. I w sumie więcej nic się nam nie pojawiło i może będzie tak, że po jakimś tam czasie, jak będziemy wykonywać jakby więcej questów od André, to może coś się tam nowego pojawi, albo i nie. Weźmy sobie w ogóle, pójdźmy teraz tą stroną, bo ogólnie tamtą ścieżką już biegliśmy kiedyś, można powiedzieć, z Daronem na przykład. I tutaj jeszcze nie szedłem, więc może ci bandyci też będą. Bo jest jakby wszystko no zachowane tutaj. To zobaczymy, może się pobijemy troszkę z bandytami. Bo wydaje mi się, że powinni być. Tak, słychać. Dobra, no nie wiem, czy sobie dam radę, ale... Walka może ciekawie wyglądać, bo jest ich fajnie dużo, a my wiele potrafimy. O kurde. Mi się wydaje, że z łuku dobrze dostałem. Dobra, no spokojnie. Chociaż oni też coś z tych mieczy biją swoich. Jeszcze polna bestia mi się tu wpierdzieliła. A, na bandytę. Dobra, jednego mi odciąga. Potrzebuję krytyka. Boginę. Jestem już na cios. Dobra, uda mi się. Chyba całkowitą bierzemy, bo tu nie ma czasu. Elegancka, dobra. Oni mają te pałasze bandytów też, niektórzy. W sumie tu były te zwykłe miecze. O ty, frajerze. Które nas są dość w sumie drogie, co nie? Ale no i tak ich jakby nie sprzedamy. No ale jakieś tam może przedmioty takie inne będą mieć. O, i może wytrychy, właśnie, bandyci. Może wytrychy będą mieć. Kryt, halo. 60%. Mają wytrychy. Jest. Elegancko. Dobrze, że poszedłem tutaj w tą stronę, bo ostatnio był problem z wytrychami. Może nie możemy handlować? Albo po prostu jeszcze nie trafiłem na osobę, z którą możemy handlować, to... Wytrychów jeszcze żadnych nie miałem. Dosłownie, żadnych jeszcze nie miałem. A teraz... troszkę ich nam wpadło. 5 sztuk chyba, myślę? 6 nawet, no. To elegancko. Będzie można jakieś sobie skrzynie pootwierać, ale wydaje mi się, że będziemy musieli chyba na wczytywanie lecieć, jeżeli nam nie pójdzie troszkę to otwieranie. Niby mamy zręczności te 75 i no nie powinno być aż tak źle z tym łamaniem wytrychów, ale no wiecie, że jest ich po prostu mało, no to będzie chyba trzeba się bawić w te wczytywanie. Zapiszmy, zobaczymy ten kufer w ogóle. Jest otwarty? Nie, dobra. Prawo, no już się złamał. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Okej. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. No i później może lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Nie. W prawo 3 razy. Raz, dwa, trzy w prawo. I raz w lewo. Okej, strzały złoto. W sumie, co to było? Kurde. Bardzo mała wartość w tej skrzyni. Kolejny pałasz bandytów. Goblinie jagody. No dobra. W sumie kamienne tablice, co nie? Zawsze było zadanie u Erola, ale no... tak sobie pomyślałem, no przecież raczej go nie będzie. Tego zadania. O! Tych możemy jeszcze sprzątnąć. Ciekawe, czy tutaj coś się odpali u Akila. Kurde. To może być test nawet. Bo tak to żadnych interakcji nie mamy. No, nawet i za nic, dobra. No. No i nic nawet nas w sumie nie zaczepia. Fajnie, bo wytrychy. Nawet złota nie masz. Okej, okay, no nic. Nic nie ma. No czyli po prostu no jest to wszystko jakby ukrócone, nie? Można powiedzieć. Ale fajnie, bo wyczyściliśmy sobie te miejsce. Mamy też dodatkowe oczywiście wytrychy, więc to jest na plus.
i wystarczy, że sobie teraz wrócimy. No i zobaczymy. Nie wiem, może po prostu jak wykonamy... Chociaż czekajcie, bo do Andre to nie. Bo najpierw do Harada musimy iść. Bo przecież to dla niego są te bryłki. I później chyba do Andre. I może w sumie... Tą gildią złodziei się zajmiemy. Bo to też może być ciekawy wątek. Musimy po prostu więźnia wypuścić. Zabić go chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I tamci no powinni zacząć nas powiedzmy jakby szukać, jeżeli się dowiedzą, że to my zabiliśmy tego ich jakby członka bandy. Oni powinni nas szukać i my wtedy jakby się dowiemy, gdzie mają tą swoją powiedzmy siedzibę. A zapewne jest ona w kanałach, ale wiadomo, że no niekoniecznie. Ten gościu na przykład może mieć klucz do tych kanałów i tak dalej, więc inaczej to pewnie jest troszkę rozwiązane. Możemy w sumie jeszcze raz do Izgarota, także przy okazji, jak biegniemy, zobaczyć. Nie no, nic tutaj nie ma. To może po czasie po prostu naprawdę coś tam przyjdzie. Okej, czyli pójdźmy do Harada, oddajmy mu te bryłki, pójdźmy do Andra i zobaczymy, może z tą gildią złodziei coś tam się poobawimy. Gildia zabójców w sumie. Dostałem zadanie rozpracowania, no i mamy wypuścić więźnia, następnie go zabić. Wtedy gildia skontaktuje się ze mną. Dziwnie to brzmi. Wtedy gildia skontaktuje się ze mną. No będą pewnie po prostu mnie szukać. Za to, że go zabiję, co nie? W taki sposób bardziej. Będą już sobie napisane, wtedy gildia będzie mnie szukać. Coś takiego, nie? Mam dla ciebie 15 bryłek rudy. Dzięki ci, przyjmij tę skromną nagrodę, odpłacę się w przyszłości, nie ma sprawy. 500 sztuk złota. No coś tam tak naprawdę można powiedzieć, że dostaliśmy, bo też XP wpadł. Od Andre niby dostaliśmy 500 sztuk złota. Tą ogólnie tawernę też sprawdzałem kiedyś tam, ale no zobaczcie, no po prostu zbrojkę ściągam. Nie, to zdejmowanie zbroi jednak naprawdę nie działa. Nie otwiera nam tej możliwości handlu, powiedzmy, nie. I wydaje mi się, że ona jakby i tak nie powinna przeszkadzać, no bo przecież czemu by mieli nie handlować z samym strażnikiem miejskim, co nie? Ale sprawdzone jest, także spoko. Te koszary zawsze były takie wysokie? Serio? Ej. Co jest? To był zawsze taki budynek wysoki, można tam wyżej wejść? Znaczy no to, że... Wejść wyżej to na pewno nie można było nigdy, nigdzie. Ale... Kurde. Wygląda jakby to naprawdę... Było jakieś wejście jeszcze. Może z tyłu coś jest. Już po prostu nie pamiętam, czy to tak było, czy nie. Okej, mniejsza, zobaczmy. Andre, czy coś tam nam... Właśnie, no byłem na farmie Lobarta. Co się stało? Gospodarz został porwany? Co? Kto to zrobił? Dziwna postać w czarnym płaszczu. Podobna do szefa gildii zabójców. Udało mi się go uratować. Postać posługiwała się magią? To dziwne, dobrze sobie poradziłeś. Zaraz, co się dzieje? Słyszę jakieś krzyki. Biegnij sprawdzić to chyba z górnego Korinis. Z górnego Korinis? Dobra, tam o tym liście zaraz coś tam... powiemy, ale co tu się dzieje w ogóle? Czekajcie, bo... Okej, pójdźmy do górnego miasta. Jakie górne Korinis, górne miasto. Chwila. Tu się coś zepsuło, bo pamiętacie, byliśmy u Lobarta w poprzednim chyba odcinku i on po prostu normalnie sobie stał tak jak zawsze. I była opcja zapytania go, czy wszystko w porządku. No i coś tam powiedział i w sumie dostaliśmy exp za nie wiadomo co i coś się zepsuło, bo my w ogóle go nie ratowaliśmy, nic za nic, także chyba zadanie jakieś tam się coś tam popierdzieliło, bo nie był w ogóle porwany i tak dalej. Lotara zamordowali. Widziałem go. To on zabił tego paladyna. Kto? Ten zawszony kowal najemników. A żeby mu zwiędł. Spokojnie, proszę pana. Pana zeznania zostały zanotowane, teraz to sprawa straży. Bennett trafi do więzienia. Ej, w ogóle... Jest, ja pierdzielę, ale to jest fajne, że oni poruszyli taki temat. Że tak to jakby wygląda. Praktycznie... Jesteśmy jakby w danym momencie, jak to się stało, zabójstwo Lotara, jest Bennett, on idzie teraz do więzienia, w sumie go nikt nie zanosi, mógłby uciec, ale ja pierdzielę fajne. To jest naprawdę na plus, że taka akcja się odegrała. Nie wiem już, w co wierzyć. Fajnie. Morderstwo Lotara.
Cornelius twierdzi, że Bennett zabił Paladyna Lotara. Takie zeznania... Takie zeznanie trudno podważyć, no właśnie. Słyszałem co innego. Ciekawe, czy będziemy jeszcze bardziej badać tą sprawę. No bo jednak wiemy, jak to się, powiedzmy, kończy, co nie? Ale to chyba nie... Nieźle. Tego się nie spodziewałem. Tu na plus. Ciekawe. Dobra, pójdźmy do Andre, powiedzmy te niedobre informacje. Jeszcze mu też powiedzmy w sumie o tym liście, bo tak na szybko, wiecie, no tam te były te krzyki niby. Szybko trzeba było iść zareagować. No i nie zdążyłem jakby powiedzieć mu o tym liście. Już wszystko wiem. Bennett siedzi w więzieniu i skończy na szafocie. Widziała to tylko jedna osoba. Dwie. Przed chwilą przybiegł tu Lobard i twierdzi, że widział całe zajście. Lobard? Przecież on nie mógł. Miał być na farmie. Nie mógł tego widzieć. Ale widział. Teraz winy tego kowala nie można podważyć. Z całym szacunkiem dowódca, ale nie wierzę w to, że to Bennett. Na jakiej podstawie? Na żadnej. Możesz go jeszcze przesłuchać. Lee otrzymał list. Mówił coś? Wasza lordowska mość odpowiedź otrzyma później. Dobrze, skupmy się na nowych problemach. Dobra, no przesłuchajmy Bennetta jeszcze. Snow. Śnieg. Bennett dotarł czy co? Bo tu widzę, że... Okej. On jest w drodze do więzienia. Dziwnie śmieszne, ale... Idzie Bennett, który siedzi w więzieniu. A wow, uderzyłem się, przepraszam za te puknięcie, bo może to było mocno słychać na nagraniu. Dobra, coś ty przeskrobał. Nic nie zrobiłem, uwierz. Wierzę ci, ale to nie wystarczy. Jak to się stało? Wszedłem do miasta, patrzę, a ten paladyn leży martwy. Zbliżam się do niego, a tu mi wyskakuje zza krzaczka ten zastraniec Cornelius i krzyczy, że go zabiłem. Znaczy się paladynia, nie jego. No to ja mu w gębę, a on dalej. Dobrze, wystarczy, tak ci nikt nie uwierzy. Nie wiem, co zrobić. Wiem, kto sobie poradzi. Mój przyjaciel już na pewno jest w mieście. Jeśli on mi nie pomoże, zrobi to armia najemników. Nie powinieneś teraz się tak zachowywać. No jest zdenerwowany, no bo za niewinność idzie siedzieć tak naprawdę, co nie? No to przecież to normalne. No, Andre? Plotki o smokach się potwierdziły. Wrócił ten najemnik z listem od Garonda. Chce się tobą spotkać, czeka przed wejściem do górnego miasta. Bennett? Nie chcę więcej o nim słyszeć. Słyszeliście to? Wrócił ten najemnik od Garonda. A wiecie, kto to jest? Od chwili obecnej Lord André bezimienny przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Ale fajne, kurde. Którzy posiadają jakiekolwiek możliwość zobaczenia bezimiennego, który jest jako najemnik, nie? Ja pierdzielę, ale to jest piękne. Podoba mi się to. Strasznie. Takie kurde wątki, wiecie, nie? Jest bezimienny, no nie wierzę po prostu w to, co widzę. Musiały pojawić się problemy. Ja pierdzielę, dziwne. To jest strasznie dziwne. Jest też wreszcie. Czego chcesz? Uniewinnić Bennetta. To nie jest takie proste. Wiem, ale udało mi się to zrobić. Uda, znaczy się. O co chodzi? Przekaż to swojemu dowódcy. Co to jest? Dowód niewinności. Co teraz zrobisz? Idę polować na smoki. Udało mi się zdobyć oko i nosa. Udanych łowów. Nigdy nie byłeś tak wredny jak reszta strażników. Bezimienny. Fajnie to wygląda, naprawdę. Nieznajomy. Co to w ogóle z tym kontaktem? Co to w ogóle się dzieje? Co to jest za gościu? Kontakt do czego? To tak chodzi, stoi sobie w sumie... Nie wiem. Może przyszła jakaś misja, może, nie? Także fajne, że... Naprawdę fajnie, że można było bezimiennego spotkać. To też na duży plus. Ale no dobra, jest ten dziennik, który należy do Corneliusa, no i... Jeśli Larius nadal będzie postępował w ten sposób, nic tu po mnie. Ostatniej nocy spotkało mnie coś dziwnego. Jeden z tych mężczyzn w czarnych kapturach złożył mi wizytę. Podobno są oni sługami zła, jednak mój gość miał w sobie coś, co budziło zaufanie.
Niemal czułem bijącą od niego moc, choć kiedy przemówił, jego głos był spokojny. Zaoferował mi 20 tysięcy sztuk złota. Jeśli doprowadzę do skazania jednego z najemników, powiedział, że niedługo zrozumiem, co miał na myśli. Oczywiście zgodziłem się od razu, ci najemnicy i tak nie zasługują na nic lepszego. Gdyby nie oni, moje życie byłoby dużo łatwiejsze, a złoto zapewni mi dobrobyt aż do końca mych dni. Stało się, aresztowali jednego z najemników, zamierzam dotrzymać danego słowa. No przekupili Corneliusa, 20 tysięcy sztuk złota, no to jest cholera, nie? I w takim razie idziemy do André, chociaż w sumie... No dobra, do André, bo ten dziennik, no to jednak... Tak mi się po prostu... Z nocy kruka, że Hagenowi trzeba ten dziennik zanieść, ale no jednak to jakby dla André, powiedzmy. To wszystko robimy. Proszę spojrzeć na ten dziennik. Co to jest? Co? Niemożliwe. Jestem już za stary chyba. Cornelius przekupiony, musi zostać aresztowany. Uwolni Beneta. Elegancka. Dobra, Benecie, nie za długo posiedziałeś, w ogóle wszedłeś do tego więzienia? Tak. Otwieramy. Jesteś wolny. A jednak. Przyjaciel czy armia? Przyjaciel. Muszę mu się odwdzięczyć. A i ty masz coś w zamian. Amulet dostaliśmy. Ja pierdzielę, że ten wątek został poruszony tutaj. W taki sposób. Elegancko. Amulet magicznego pancerza po 8. Wow. Nieźle. Fajnie. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? To są koszary. Dokąd? A, dobra. Dzięki. Widzę, że... Ohohoho, zepsuli modyfikacji, nie można wyjść. No to zajebiście, jak ja w ogóle chyba nie zapisywałem. Chyba w ogóle. Ja pierdziele, no. Co można? Po cholery ja się go zapytałem o cokolwiek, czekajcie. Gdzie? Może tak? O cokolwiek zamknie w ogóle? Nie. Dzięki. Ja pierdziele, no. Marvin pomoże? Pomógł Marvin. Ja. Na szczęście. Dobra, robimy zapis. Kiedy ja zapisywałem? Dopiero jak z tymi bandziorami walczyłem. Dobra. Save'a? Nie. Przed bezimiennym zapisywałem. Dobra, już zapomniałem, ale i tak na szczęście dobrze pomógł nam, bo tak to i tak bym musiał gierkę wyłączać, nagrywanie i tak dalej, więc jest git. Dobra. Lord Hagen chce natychmiast się z tobą widzieć. Nie wiem, czy ci się to spodoba, ale to zaszczyt. Idź do niego. No raczej... Czemu by miało mi się to nie spodobać, nie? Zaraz pójdę. Hagen, poczekaj chwilę, muszę się przespać. No dobra, no czyli te wątki się tak ciągną, to po prostu może z tą gildią złodziei, zabójców bardziej, uda nam się może w kolejnym odcinku. Bo no jednak teraz się tak zrobiło, że troszkę tego wykonywaliśmy, troszkę tego. Kurde. Sorki znowu. To tym razem nie ja się uderzyłem, tylko telefon mój się uderzył. Dobra. Więc... Spotkaliśmy też bezimiennego, nieznajomego. Fajnie. No byliśmy na tej farmie Lobarta jeszcze, co nie? Lobarta, czemu ja mówię Lobarta? Onara. No ale co do tego Lobarta, no to się odwaliło coś tam, nie? Z tym zadaniem, że tu niby go uwolniliśmy tam... I tak dalej, ale... O, nie ma już bezimiennego. Kurde. To naprawdę nie mój problem. Pojechał polować na smoki. No nic. Ale fajnie, że można było go spotkać. A ten śmietnik jeszcze tu stoi? Ej, ty! Trzeba po prostu słuchać. Cornelius. Musiało się tak zdarzyć. Mam własny zdanie. Przecież wiadomo o tym. Dobra. To do Hagena w takim razie. Może paladynem zostaniemy w modyfikacji Straż Miejska. Co nie? Lord Hagen. Lord mnie wzywał? Tak, mam dla ciebie wiadomość. Myślę, że dobrą. Jesteś doskonałym strażnikiem z ogromnym doświadczeniem. Mimo twojej nieco nieciekawej przeszłości, postanowiłem, że powinienem zostać paladynem. Wasza lordowska mość, moje życie jest przeznaczone straży. Równie dobrze możesz jej służyć jako paladyn. Dobrze. Od tej chwili jesteś wojownikiem Minosa. Przyjmij tę zbroję i udaj się do Harada po swój miecz. Później wróć do mnie. Wow, zostaliśmy paladynem. W modyfikacji Straż Miejska.
Fajnie. W sumie mamy pancerz rycerza. Czyli jednak się zapowiada, że jeszcze będziemy naprawdę mieli coś tam jeszcze do roboty, skoro no jednak zostaliśmy paladynem. To jakieś ważniejsze zadania od Heigena będziemy dostawać. Od Andre też może coś tam będziemy jeszcze dostawać. No więc ciekawie. Ciekawie. I co nam za miecz da, Harad? Zobaczymy. No mam nadzieję, że lepszy niż oczywiście ten, co mamy. Mam nadzieję, że będzie wybór, żeby jedną rękę dostać. Rozumiem. Potrzebuję ostrza. Przecież wiesz, że muszę najpierw wykonać zlecenie dla Lorda Andre. Potrzebuję ostrza paladyna, a niech to. Zostałeś paladyna, myślałem, że się nie rozstaniesz ze strażą. Jakie ostrza preferujesz? Jedno czy dwuręczne? Jednoręczne. Proszę o to twój magiczny miecz. Dbaj o niego. Kiepskie ostrze magiczne. Dobra, elegancko. 100 na 100. Także lepszy jest. No i... taki jaśniejszy już, nie? Co do wyglądu, to ciężko powiedzieć, które jest ostrze ładniejsze. Raczej to... ale nadal jest to kiepskie ostrze. Więc no dobra. Fajnie, ładnie to wygląda. Paladyn. No nic, dobra. Idziemy do Andre. Zobaczymy, co u niego. Pójdziemy jeszcze do Izgarota. Może nawet po tym, wiecie, że zostaliśmy paladynem, to może po tym coś tam, jakieś nowe zlecenka będziemy dostawać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także pobywamy troszkę jeszcze w mieście. Później zajmiemy się tą gildią zabójców. A, dobra. Czyli u Andre jak na razie nic nie ma. Do Izgarota pójdziemy i zobaczymy, jakie nam zadanie będzie chciał dać Lord Hagen. I w sumie spoko. Jakoś taki dzisiaj nie jestem rozgadany, w sumie chyba. W sensie, jak biegnę, temat jakiś skończę na temat czegoś, znaczy skończę gadać na temat czegoś, jakiegoś zadania, powiedzmy, i dalej już nie wiem, co gadać, nie wiem. Kaca mam, sorry, trochę, no. U Izgarota też nic nie ma, bo też nawet ktoś tam zauważył jakiś delikatny błąd w nazwie odcinka i też tak to w nocy na szybko tam ustawiłem przesyłanie, żeby właśnie na dzisiaj na niedzielę rano był ten film, ten trzeci odcinek. Także jeszcze będzie lepiej. Ujrzał ten, jak żyje król! Ten jak krzyczy, ten watras, ja pierdzielę, nie teraz, łeb mnie boli. Ludzie. Nie, w sumie nie jest tak źle, nie boli mnie łeb. Ale boli jak, ale zaczyna boleć jak krzyczy. O, w ten sposób. Chciałem powiedzieć. O, zamknęli. Tak, zamknęli. Jeszcze jest tutaj. To się nigdy nie zmieni. Znaczy zamknęli go, wiecie, no to tak naprawdę ucieka Cornelius, nie? Ale, że on tutaj nadal stoi, dziwaczne. No dobra. Idziemy do Heigena, zobaczymy, co mi powie, co to będzie za zadanie. Mam już swój miecz. Dobrze, teraz nadszedł czas, aby twój miecz został konsekrowany. Każdy paladyn udaje się do klasztoru, gdzie znajduje się kaplica Inosa. Tam składa się ofiarę w wysokości 2000 sztuk złota. Musisz także oddać przysługę magom ognia. Udaj się do Pyrokara w tej sprawie. Jeśli to wszystko wykonasz, twój miecz zostanie pobłogosławiony przez Inosa. Dobra, czyli będziemy musieli pobłogosławić nasz miecz w klasztorze. W takim razie złota nam starczy i następny odcinek albo klasztor, albo ta gildia zabójców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że powoli na tym możemy sobie kończyć. Tylko ciekawe, czy... no tutaj też niby sprawdzałem tych handlarzy. Chyba już sobie po prostu dajmy z tym spokój, nie? Żeby patrzeć to, kto tam... czy możemy w ogóle handlować z kimkolwiek. Bo naprawdę, jak już tyle razy sprawdzaliśmy i nic nie było, to już po prostu raczej tego nie będzie. Uczyć się tutaj nie możemy. U Giriona to jest w sumie dziwne. Powinni jakby dać dostęp do tego, jak zostajemy paladynem. I musimy tak to w sumie do Wulgara tylko lecieć. Mamy dużo punktów nauki, które w co byśmy mogli wydać? Jedną rękę na więcej procent, żeby mieć w sumie większą szansę na krytyk? Czy siła może? Ale on nie odwiedział. Nikt nie chce tego słuchać.
Może siłę podbijemy, nie? Ale chociaż i tak mamy mocne naprawdę hity. Nie chciałbym też tak robić, żeby wiecie, każda walka wyglądała, że mam gościa na jednego kryta. Chociaż wiadomo, że to się czasami przydaje, na przykład z tymi bandytami aż tak nie było łatwo. I no te krytyki jednak no pomagały, bo wtedy praktycznie można powiedzieć, że prawie padłem, no. Ale walki jakieś tam z orkami czy coś, co nie? Chociaż no wtedy jak biegliśmy, no to tam z Daronem, no to jednak ten ork też nie był taki słaby, bo z Daronem jakbym nie był, to bym samemu sobie chyba z nim za bardzo nie poradził. Nie, zobaczmy w ogóle jak te progi już wyglądają, bo już zapomniałem. Zacznijmy trening. Jedna ręka jest po 5 ciągle. No. Ciągle jest po 5. O, i dwuręka też wpada od razu. Weźmy sobie jedną rękę tam. 90%. Fajnie to wygląda. Chciałbym setkę, kurde. Brakuje mi... 5 punktów. 100% chyba nigdy nie miałem. Fajnie, że jest możliwość osiągnięcia. No dobra. Czyli skoczymy sobie tutaj jeszcze raz. Dobijemy do setki. W sumie później będziemy lecieć jakby w siłę, myślę, nie? Bo tak to nic za mnie zostanie. No, te punkty jednak fajnie by było wydawać. No, jak już te walki tak będą szybko wyglądały, no to trudno. Znaczy, no niby dobrze, ale no. Dobra, na razie to kończymy. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Muszę w sumie dopisać jeszcze chyba jakichś tam komentujących. Także przypominam, że jeżeli byście chcieli, możecie suba zostawić, jakiś tam komentarz, łapkę i że jest możliwość jakby wsparcia mnie. I dziękuję właśnie tym osobom, które tutaj mnie wspierają, tej całej szóstce, za te no właśnie wsparcie. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka.